tym tygodniku przypominam, modlę się za moją siostrzenicę Martę i jej przyszłego męża Krzysztofa. Żenią się w kwietniu, więc niech i Pan Jezus ochrania i niech ma w opiece tą moją Martusię, bo to niewiasta. Ogień. Trzeba nieraz jeszcze, żeby życie troszkę przypiekło. Najlepiej od pewnej części, żeby się zajęła. Więc to dzieci wszystko potrzebne. Do wesela i do przygotowania. Siostra kupiła dwie suknie. Co będziesz mówić, dzigała? Mają problem z wujkiem, bo mówię, jak kardynał da mi zgodę, no to jak kazanie powie, to, że gołe baby pouciekają z kościoła, to błagają mnie, żebym raczej nie mówił, a jeśli bym mówił, to żebym była cenzura, to powiedziałem, że na ślub do kieszeni biorę 3 jabłka, nóż, jaka goła przyjdzie wydelkowana, będę obcinał, jedz babo, boś goła, a Ewa jak zjadła jabłko w raju, to poznała, że jest goła. Jeszcze jest problem z decybelami muzycznymi, bo próbuję łamać siostrę. No tak jest, no to mamy wszyscy wyć, więc tu będzie mój problem, ale godzinę wytrzymam, ja później się podniosę stary zwyczajem i wrócę do cichości pustelni, dzieci. Żebyśmy byli tacy gorliwi w życiu o Pana Boga, co są my gorliwi w przygotowaniach do wesela. Kolor bucików zachodzący w deszczy fiolecik. Taka kreacja, takie rozcięcie, dzieci, taki bukiecik kwiatów, taki zastępczy strój. Do żadnego sakramentu się tak ludzie nie przygotowują, jak do takiej próżności weselnej czy pierwszokomunijnej. Mówię to po mojej rodzinie, bo widzę, ile mnie już połowę teraz nie mówią, bo zaczął ogłaszać, jak wygląda przygotowanie do wesela. A na drugi dzień zacznie się strzarzyzna. Będziesz gadał, co ja wybrałem? Kaja miał rozum i oczy, a ja wtedy zawsze mówię, widziały gały, co brały, trwały. Wiązać na siłę, spawać, posolić wodą egzorcyzowaną. To tyle z ogłoszeń. Zadziałałem, że już się nie zostaje u chłopaka na noc. Postawiłem konkretne warunki, także dzieci. Jeszcze Bogu dzięki, że tyle dobroci w tych dzieciach jest. Współczuję wszystkim rodzicom, którzy dźwigają straszne ciężary związane już nie tylko z wychowaniem swoich dzieci, ale później z tańcem młodzieży, bo wszystkie mechanizmy świata są na naszą dzieci niekorzystne. Utrzyma dzisiaj dziecko w rodzinie, przy rodzicach, to dzieci to już jest cnota, na którą się zasługuje na niebo. To już jest za taki wyczyn, to już rodzic do nieba idzie. Widzę, choć nie jestem ojcem, a walczę o moich siostrzeńców. Znacie, w Sylwestra po Ewangelii przerwałem sen i zagroziłem, że dzwonię po policję, bo nastąpiło porwanie dziełuszki z pustelni, która nie ma 18 lat, a ja jej nie widzę. A moim zadaniem jest zameldować policji. Dziś to dopiero pomogło, że wrócił, bo miał widzenie anioła, grał dżentelmena. Ożeń się, wtedy pokaż dżentelmena, dbaj o żonę, zawieź. Wtedy cię ruszyć nie chcę, sołby nigdzie, byś zmordowany, a przez weselem woziłby, nosiłby, tuliłby, grzałby, gadałby przez SMS-y, przez telefony, a później nagle, jakby to łeb uciął, zapomniał wół, co czynił, kiedy walczył o czyjeś serce. To tyle z przygotowania do wesela w naszych rodzin, bo do terenia szaleje w ciągu roku dzieci czy wesela. Wdowa i se poradzi, zawsze jej dokuczą, jak se ty to robisz czy wesela? A zaproszonych gości nie mało.